Jezus jest mistrzem procesu, tak jak przez 3 lata swojej publicznej działalności przygotowywał uczniów do wydarzeń paschalnych, męki, śmierci i zmartwychwstania, tak teraz, spotykając się z nimi jako zmartwychwstały, przygotowuje ich do kolejnego ważnego wydarzenia, jakim będzie jego wniebowstąpienie. Jezus jest mistrzem procesu. Nasze chrześcijańskie życie także nie jest zlepkiem jakichś przypadkowych wydarzeń. Ono jest procesem. Procesem kształtowania w nas Jezusowego ucznia. Zachęcam Cię, abyś dzisiaj spróbował trochę spokojniej, z dystansu, spojrzeć na historię swojego życia i zobaczyć w nim etapy kształtowania Jezusowego ucznia. Byś spróbował na swoje życie, na swoje chrześcijaństwo, relacje z Bogiem i z innymi ludźmi, spojrzeć jak na proces, który kształtuje w Tobie przyjaciela Jezusa. Jezus formuje swoich uczniów przez Słowo, mówi do nich, spotyka się z nimi, cierpliwie tłumaczy im wydarzenia ich życia, ale także formuje ich, modląc się za nich. To daje także nadzieję nam. Wiele razy w naszym życiu prosimy innych o modlitwę w naszej intencji, bo wtedy jest jakoś prościej przeżywać trudne doświadczenia. Dzisiaj Jezus zapewnia nas w Ewangelii, że jesteśmy obecni także w Jego modlitwie, że On nieustannie rozmawia z Ojcem na nasz temat. Jest to rozmowa, która przynosi nam nadzieję. Każdy z nas jest nieustannie obecny w modlitwie Jezusa. Jesteśmy w Jego sercu, w Jego nieustannym, miłosnym dialogu z Ojcem. Owocem tej Jezusowej modlitwy jest Duch Święty, którego On nam posyła. Duch Święty, którego zapowiada dzisiaj Jezus, jest dowodem na Jego zatroskanie o każdego z nas. Mówi: nie zostawię was sierotami, nie zostawię was samych sobie, zatroszczę się o was do końca. Tak jak dotąd byłem obecny w waszym życiu, tak pozostanę obecny nadal, chociaż może trochę na inny sposób. To Jezusowe zatroszczę się o was, nie zostawię was sierotami, jest słowem, które wychodzi naprzeciw tym wszystkim momentom naszego życia, kiedy byliśmy czy czuliśmy się porzuceni przez innych ludzi. Jezus próbuje nas dzisiaj przekonać w Ewangelii, że nie traktuje nas jak zabawki, której można użyć na chwilę, wykorzystać wtedy, kiedy jest potrzebna, a potem odrzucić w kąt i zająć się kolejną. Jesteś dla Jezusa naprawdę ważny. Jego przyjaźń z Tobą jest konsekwentna i wierna. To przyjaźń na dobre i na złe.